Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Polanami w Crusader Kings 3 z modem Fallen Eagle. Tak więc ostatnio zmarł nasz długowieczny cesarz i władzę przejął jego, no już prawie, już ponad teraz 60, a wtedy chyba około 60-letni syn. Jest on sadystą, jest arogancki, ale pracowity. Doskonały strateg, zna się na walce na przeprawach, święty wojownik. Herkulesowo silny, piękny, genialny. Posiada konsekrowaną krew. No niestety został ranny w drogę, co troszkę go tutaj osłabia w walce wręcz. Jest dobrym nadzorcą, jest atletycznie zbudowany, mistrz miecza, znany z uwodzenia kobiet. No niestety zagląda troszkę zbyt chętnie do kieliszka. Jest galant, czyli rycerski. I zna się na organizowaniu przyjęć. Wychowujemy też naszego wnuka, który być może również będzie wielkim wojownikiem w przyszłości. No dobrze, czas by było wybrać się na pielgrzymkę. Co prawda, no nie wyglądamy na szczyt religijności. Niech będzie do Kijowa. Damy radę, jesteśmy silni i zdrowi, więc myślę, że mimo naszego wieku powinno być ok i super. Wracamy do domciu. Teraz zajmijmy się investition, co by tu można było zrobić. Tego na razie nie można upgrade'ować, ale jest wiele innych rzeczy, które nam dadzą więcej pieniążków. Na tym nam zależy, chociaż finansowo stoimy wspaniale. 14 tysięcy odłożonej kasy to jest coś. No dobra, i myślę, że czas na kolejne wojny. Czyli na początek zrobimy tutaj porządki z tymi maleńkimi państewkami, które znajdują się wewnątrz naszego pięknego i bogatego imperium. Tak więc wyzywamy wszystko, co jest. Ślicznie. Oczywiście stoimy osobiście na czele armii i ruszamy rozbić niewiernych. I pięknie, od razu Kościół nas bardziej szanuje za to, żeśmy tutaj dokonali takiego zbożnego aktu i ruszamy na drugich niewiernych. O, ci widzą, co się stało z tamtymi, już próbują ucieczki w góry, ale to nic nie zmieni, nasza armia ich rozniesie. Podzielmy, żeby oba punkty naraz oblegać. Małżeństwo, nie wiem, nie chcą, ale muszą. W ogóle, kto jest w naszym więzieniu? Może jacyś niewierni, właśnie. I za tych nikt nie zapłaci, więc można by ich było posłać na tamten świat, część przynajmniej. Tak, nie dość, że się troszkę odstresujemy tym, no to jeszcze będziemy budzić większy postrach wśród naszych poddanych. No, starczy, nie będziemy tu jakiejś wielkiej rzezi urządzać, po prostu zastraszyliśmy ich. O! Tutaj jakaś bitwa się szykuje. Ale powinni sobie dać radę nasi. Do więzienia. Dobra, niech idą wojska pod dowództwem cesarza na odsiecz, bo tu dość wyrównana ta walka. Nie będziemy chronić podejrzanych księżulków. I tutaj piękne, generalne zwycięstwo. And victory! Dobrze. Czyli co? No temu to ciągle coś wpada. Szczęściarz. A to jest częścią Panonim. Ja tu nie chcę generować konfliktu, więc dajemy do tych władców, którym to się należy.
Też wydaje mi się, że się poprawiają troszkę nasze relacje. Troszkę mamy tej tyranii, ale to nie jest dużo. Myślę, że moglibyśmy sobie zapolować. O! Wykonamy jakąś operację na miejscu. Tego się nie spodziewałem po tym władcy. Nie będzie, że to nie jest idealna cecha, ale my za to staliśmy się początkującym myśliwym. I kończymy nasze drzewko związane z wojowaniem. I dobra, jeżeli nasz władca ostatnio się tutaj wykazał medycznie, to możemy w sumie... A nie, nie możemy? Czemu? Nie rozumiem, czemu nie mogę zmienić... Może czas musi jakiś tam upłynąć. To jest niedobrze, bo my tu mamy już wszystko rozwinięte. O, dziwne. No dobra, ale nic nie poradzimy. To w teorii można później zrobić, ale... O, ktoś wziął zakon. No dobra. Chyba czas skończyć. Szkoda, że taki krótki odcinek nam wyjdzie, no ale... Czy zobaczymy jeszcze, nie mówmy hop, nie wiadomo, czy to tak się uda ich tutaj rozbić i stworzyć Slawię, jak planowałem, ale jest duża szansa, że tak będzie. Albo nie, bo nas właśnie najechali Wikingowie na dziko. Oczywiście ich rozniesiemy. Jak silny jest nasz przeciwnik? 30? Nie ma co ich lekceważyć, powiem szczerze. 30 tysięcy to jest całkiem dużo. Ale nie sądzę, żeby mieli tak dobrego dowódcę, jak mamy, więc to daje nam dużą przewagę. No i ruszamy. Zresztą dopadliśmy ich po mniejsze siły, więc... Praktycznie egzekucja. Prawda, dochodzą w sporo, ale spóźniają się i praktycznie są eksterminowani w tej generalnej bitwie. Dobra, wow. Poszło lepiej niż zakładałem. Teraz przejdźmy na tą drugą stronę, tu gdzie mamy to zdobyć, co jest do zdobycia. Oczywiście możemy wykorzystać radę obydwu strategów. Mamy umiejętności do tego wystarczające. Jak silny jest nasz przeciwnik? Ten 8000. O, tutaj zostało jeszcze 20 koła, czyli sporo. Z tej armii wydzieliłbym jakieś siły operacyjne. Powiedzmy, damy ciężko zbrojnych. Dobra, 6000 luda. Dołączymy do nich zakon i oni pójdą załatwić się z Wikingami. Wezmę ten, wydaje się, nie mogę. Żadnego nie mogę, bo nie mam pobożności. To troszkę nam psuje szyki, bo ta armia nie wystarczy, żeby sobie poradzić z nimi. Czyli z tej armii muszę jeszcze, powiedzmy, oddzielę tych
Dobra. Tu zostało 30 koła, trochę niewiele. No ale trzeba robić z tym, co się ma. Zobaczymy, jak to pójdzie. Trochę dzieci w rodzinie, czemu nie? Gdzie są ci wikingowie? Coś mi powie. Tu, na wschodniej rubieży. Kurde, no nie, ale ja muszę tu jeszcze wojnę, czy bitwę wygrać, zanim tam pójdę. To jest wszystko teraz takie troszkę upierdliwe, no ale dobra. Najpierw rozbijemy tu jeszcze raz naszego przeciwnika w generalnej bitwie. A ty poczekaj na króla. Armia dowodzona przez króla idzie pierwsza. A to będą dodatki. Czyli też tutaj damy jakiegoś generała dobrego. No, 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 no. Bez takich. Ludzie, o. Może być on. I też ruszamy za główną armią. No i piękna, duża bitwa, która dosyć ciężko nam poszła, powiem szczerze. Oczywiście się nie godzimy na biały pokój, potrzebujemy zwycięstwa w tej wojnie, ale jest ona bardziej krwawa niż zakładałem. I z tego co widzę, poległ też mi nasz wnuk, który zajmował pozycję kogo? Zarządcy. Trudno. Wojny są krwawe. Kurde, tak się grać nie da z tym lagiem. No, raz, dwa, trzy, odwieź się. Ludzie, no. Okej, okay. Na zarządcę wezmę kogoś, kto się na tym zna. I tyle. Teraz tak, główna armia. Właśnie jak to, to jest, nie, tam powinny być dwie armie. O, ta armia rusza już na północ. Powinna sobie tam poradzić. A tu kontynuujemy zdobywanie. Pięknie. I podzielmy też siły na mniejsze oddziały, żeby odzyskały zasoby żywnościowe. Pracowity. Ok. Podzielimy to jeszcze na pół. I jeszcze na pół. Liczę, że wtedy zaczną się regenerować i nowy zarządca. O, no dobra, jest, widzę. Tam jest młody, bo tamten był dobry, ale nie pożył za długo. Przesuńcie się, bo tu sobie nie radzicie z zaopatrzeniem, nie wiem. Z ćwoki, no nic. Dobra, teraz zaczęli się regenerować, to dobrze. No a my dostajemy kolejne umiejętności, one są niepotrzebne, a nie możemy nic z tym zrobić. No ale trudno, tak się czasem zdarza.
Myślę, że interesuje nas walka najbardziej na miecze. Oni tutaj zebrali całkiem przyzwoitą armię, czyli jaki wniosek? Że musimy ich najechać z powrotem, czyli tak, tu ruszamy. Oczywiście, o 30 koła, całkiem nieźle. Niszczymy najpierw tą małą armię. Teraz co do sytuacji o ich, no oni tu jeszcze idą. Ale myślę, że damy radę. Bardziej mnie te wojny tutaj intrygują, jak one pójdą. A dobrze. Rozbiliśmy je w sumie na razie. Chociaż kurde. Wow! Nasza armia przegrała. I nasz cesarz został ranny w tej bitwie. To nie jest dobry początek bitwy. Co prawda mamy dość dużą przewagę, więc tragedii nie ma. Niemniej jednak armię muszą troszkę odpocząć, zregenerować się i wtedy będzie kolejna runda. Podobnie te muszą tutaj ogarnąć sprawę. Spróbujmy się zaprzyjaźnić, nie będziemy tutaj... Dobra, przynajmniej bitwa z Wikingami się zakończyła po naszej myśli. I piękne zwycięstwo. No dobrze, musimy troszkę odczekać. I czekają nas kolejne konfrontacje. Nie jest tak łatwo. Gdybym nie dzielił sił i nie poszedł przeciwko Wikingom, to w ogóle to by było egzekucja. Ale wyszło jak wyszło. No ale dobrze, przynajmniej jakaś ciekawa wojna się toczy, a nie taka, że przychodzimy, zabijamy, robimy co chcemy. Czyli powiedzmy gdzieś tu, żeby no, nie kusić losu, że nas zaraz atakują. I zobaczmy, o, szybko się regenerują. Zaopatrzenie jak najwięcej. Nie wiem, czy to coś tam pomoże realnie podczas rozgrywki, ale na papierze powinno. No. Dość wolno organizują się nasze siły. Mnie nie cieszy. Oni tu odbili, co chcieli. Czy tracimy punkty overtime? Tak, tracimy. Na szczęście mamy dużo punktów za bitwy, mimo że jedną przegraliśmy. Globalnie jesteśmy do przodu, jeżeli chodzi o bitwy. Więc no, na tym sobie pomożemy. Ok, dalej tutaj. I co, mamy tego herbalistę? Nie. Dobra. Skupmy się na wiedzy. Dobra. 40-tysięczna armia gotowa ruszyć i się zemścić. Jak nasze zdrowie? Podeszliśmy do siebie, tak. Nasz medyk musiał się spisać. No i co? Bitwa. Tym razem bezproblemowo pójdzie. Tak, jednak ogromna przewaga naszych. Czyli jeden oddział idzie tu. Dzielimy też siły na pół. Drugi już, no mówię, to trzeba jak najszybciej, jak najwięcej zająć, bo to inaczej będzie kiepsko szło. Dobra. No i teraz na południe, czyli ty tu. Jak przejmiemy tą drugą prowincję, to powinniśmy my z kolei zacząć zgarniać punkty overtime i to już pójdzie lepiej. A tutaj to zdecydowanie nasz władca jest okrutny.
Nie będzie się tu martwił, że on tam jest bez serca. I niespodziewanie, w wieku 70 lat nasz władca dokonał żywota z powodu jakichś wewnętrznych obrażeń. Ciekawa sytuacja. Ciekawa sytuacja, bo władzę przejął jego syn, 39-letni. Mamy już też kolejnych synów. Jedni są, widzę, mniej, drudzy bardziej utalentowani. Tu musimy troszkę pozmieniać, żebym nie zapomniał. Noż. Działaj, działaj. A nie, on już dorosły. Dobra, niepotrzebnie to robiłem, co robiłem, kurde. Więc jak się prezentuje nowy cesarz? 39-letni, zadowolony z siebie, ufny, również sadysta, mistrz filozofii, geniusz, piękny, herkulesowo silny, posiada konsekrowaną krew, całkiem niezły, jeśli chodzi o walkę na miecze, no i dość dobry, jeżeli chodzi o wiedzę. A tam tu jeszcze, ile mamy tych synów? Tego, kurde, no nie, no. Tu mam bajzel, dobra, tego miałem wychowywać. Czemu nie mogę go wychowywać? Dobra, musimy chwilę poczekać. Mniejsza z tym. Weźmy to. O, jedno drzewko już skończone, nie najgorzej. Potrzeba też nowej rady. No, oczywiście to tak nie może być, no to jest beznadziejny taki księżulek. Damy fuchę naszemu bratu. Nie lubi nas, no ale trudno. Tak, ty idziesz na zarządcę, zaczynam kanclerza, na zarządcę on. No, przynajmniej mamy dobry team. Nie lubiący nas specjalnie, ale dobry. Tak bym to opisał. Jakieś pieniądze. Żeby się z bratem dogadać, to mu oczywiście oddam te tereny, bo to mu się należy jak psu miska. To jest dobra. Okej. Okay. O, tu się podzieliło. Czy mamy osobno dację? On też nas nie lubi. Czemu za pokój? Czy mamy wojnę? A możemy chociaż ucztę wyprawić? Tak, to dobrze, bo przynajmniej w ten sposób troszkę sobie poprawimy relacje. No. Oczywiście jesteśmy głową dynastii. No, ale tym razem spodziewam się komplikacji, powiem szczerze. Bo poprzedni władca jeszcze się dobrze na tronie nie zasiedział, a już mamy nowego, czyli de facto prosimy się o kłopoty. Polityczne. Kto ma się zbuntować? Jaka frakcja? A, znaczy nie, to jest naj... Co? Populiści słowiańscy? Starosłowiańscy może. Zróbmy na szybko sojusze. Wychowujmy jego. Ją niech wychowuje ktoś wykształcony po prostu. Może być nasza trochę szalona medyczka. No dobra. Nie wygląda to najbezpieczniej, co tu się dzieje, ale miejmy nadzieję, że damy radę. Kto dowodzi? Tu nikt, bo dowodził nas cesarz. Nie mam nikogo od oblężeń dobrego. Czyli ty
I tu zostaje tak jak było. Nie będę się z tym przejmował. Kurde, korci mnie, żeby to wziąć szturmem, tylko to będzie oznaczało, że wykrwawimy się straszliwie. Ale chyba to zrobimy. Po prostu potem odwołamy armię do domu. One się szybko zregenerują, miejmy nadzieję. Bo tutaj stracimy z 10 tysięcy ludzi, zakładam. Może przesadzam, ale z 5 na pewno. Okej, okay. I obie armie teraz na szybko się wycofują do domu. Powinny się w miarę sprawnie zregenerować i być gotowe na kolejną rundę. Dajmy też dalszy rozwój naszej rodowej prowincji. Oczywiście. To mi się podoba. Tu na wschodzie jak zwykle bałagan, nic nowego. A jak ci? Nie najgorzej, no, tu jest troszkę bałaganu, ale nie mamy powodu, żeby aż tam jakoś się w to mieszać, więcej byłoby problemów niż pożytku. Oj, niestety nadchodzą ich armie. Czyli znów powtórka z rozrywki w tym miejscu. Czy zakony? No ten jest pod ręką, jakby trzeba było. 20 czy nie, no nie zdążymy tego odbić, zanim on to zdejmie. Szybko oblegam. Wow! Nie mówcie, że nas tutaj rozbije z marszu. Tak jest, tak to zrobi. Kurde, no. O, niestety nasi się bardzo wolno organizują. Czyli uciekajcie, może część... A nie, chyba uciekną, bo są w miarę niewielkie oddziały, czyli szybko się będą reorganizować. Tutaj kontynuujemy akcję poborową. No dobra, wy obejdźcie ich z tej strony. Tu jest dużo biegania przez te rzeki ze wszystkich stron. To mamy. Teraz postawmy na wiedzę medyczną. Ona zawsze się przyda, troszkę przedłuża życie. Kolejna niebezpieczna frakcja żądająca obniżenia autorytetu. Spróbujmy ją spacyfikować małżeństwami. Czyli tu byśmy którąś z naszych córek wydali. Powiedzmy ją. I liczę, że ten pan w tym momencie by odpuścił wspieranie tego brzydkiego projektu. Dalej jest w ekipie, to jeszcze z tym zrobimy podobnie. Mamy dwie córki, akurat na dwa potencjalne sojusze z niesympatycznymi panami feudalnymi. Ile ja tu bym wojska zebrał, bym to miał w jednym miejscu, żeby trzeba było tam ruszać. Czy na szczęście nasza ekonomia to wytrzymuje i
Nie czuję tej obawy, że nagle splajtujemy. Wzięlibyśmy też zakon. Ale jeszcze 18 tysięcy niepowołane, kurde. No mamy 30-tysięczną armię, dobrego dowódcę. Można by te oddziały w tym miejscu rozbić. O, a reszta wydaje się już prawie gotowa. Czyli, nie no, ruszają nie tam, gdzie powinni. No dobra. Na razie wygrywamy, tylko że no, idzie ich dużo, chociaż naszych też trochę tu dojdzie. Jeszcze. Pytanie, czy wystarczająco dużo. Wnuka się doczekaliśmy. Nie wystarczy. Kurde, no. Że my to przegramy, to jest problem. Chociaż 11 tysięcy teraz. Pytanie, czy to na czas. Właśnie spóźnią o parę dni. Aż się zwiesiło z wrażenia. Tak jest, spóźnili się o parę dni i nic to już teraz nie da. Potężna klęska. No nic, jesteśmy ufni, czyli nie będziemy tutaj żadnych działań podejmować. Ajajajajaj, ta klęska była niemiła. Oczywiście przekażemy tą wiedzę. W sumie nauczmy ją o wiedźmostwie. Czemu nie? I mamy kolejną córkę. Ale i tak ponieśliśmy taką haniebną klęskę, że aż wstyd. I najechali nas kolejni wikingowie, ale tym razem chyba powinniśmy najpierw zakończyć wojnę na południu, potem się zajmiemy wikingami. Tak jest. I ruszamy. Jak to wygląda? No, nie najgorzej, w sumie nie ma tak jakoś strasznie punktów za tą porażkę. No i zemsta. Tym razem nasze siły są przygotowane. I wdeptujemy w ziemię. Dobra, dołączamy. Coraz więcej brzydkich wojen nam... A, tamta akurat się skończyła bezproblemowo. O! Dobra, bawimy się z dziećmi, pokazujemy naszą siłę. Może im to zaimponuje. Czyli tu szturm. Tak blisko i tak daleko do tego wygranej. No i musimy zajmować kolejne prowincje. Inaczej to nie... A, bo to nie jest nasz przeciwnik. On teraz stracił tutaj tereny. Dobra, przynajmniej widzę, że się to zbuntował. W sumie dobrze, że osłabł. I kolejne zwycięstwo dzielimy na pół i dwa oblężenia. A dajmy punktów overtime. A, już wiem, co się stało. Tam jeszcze jedną prowincję żeśmy stracili. Dorasta syn. O, całkiem niezły, jeśli chodzi o dowodzenie. To musi być wzięte szturmem. I teraz idziemy odzyskać jeszcze tu jedną prowincję, którą musimy mieć. Dobra, kto chce się zbuntować tym razem?
Ciągle ta frakcja za obniżeniem autorytetu. Czy jest tu ktoś, kto ma młodego syna? Córka była, ale to nie są sojusze z tego. Ajajajajaj, no skomplikuje się to wszystko. Nie powiem. Weźmy to szturmem. Będą straty, ale trudno. Są tragiczne straty. Weźmy mycie rączek. Pytanie, jak szybko nasza armia się ogarnie? Tak jest, co tu się dzieje? A, śnieżki. No nie, no nie będę bił dziecka. Dobra, no pobawmy się. Okej, przynajmniej tu mamy zwycięstwo. To jest dobre, nawet bardzo. Wracamy jak najszybciej na nasze terytorium. Wracajcie do domu. Z Wikingami rozprawimy się później. Na razie ta sprawa niech się ogarnie. Dobra, gdzie oni są tu? O, nawet nie jest jakoś strasznie dużo. Ale ta frakcja słabnie z tego, co widzę, zdecydowanie. Czy to jest dobry znak? Wikingowie brużdżą, ale raczej to nas nie powali na kolana, bądźmy szczerzy. No dobrze, chociaż coś tam zajmują niestety. Mamy już 30 tysięcy ludzi. Widzę, że buntownicy chyba zrozumieli, że buntowanie się nie jest najrozsądniejsze, czyli musimy znów wezwać naszych do działania, tym razem przeciwko Wikingom. Miejmy nadzieję, że to pójdzie sprawnie, przynajmniej w miarę. W międzyczasie możemy... Ach, znów oczywiście się... No... Jak armie są w polu, to myszy, czyli wasale, harcują. Dajmy troszkę teraz lepsze jednostki, a raczej więcej jednostek, tak bym to ujął. No dobra, tutaj się w miarę sprawnie wszyscy zbierają. To chyba starczy, nie muszę tu mieć przecież... Nie, no powinno starczyć. To, co tu zebraliśmy. Tak. Zawsze możemy się najemnikami wspomóc, jakby trzeba było. Piętnastotysięczna armia powinna ich tu wdeptać w ziemię. Gorzej, że będą uciekać, no ale trudno. No i na dwie raty elegancko. O, my jeszcze zdobyliśmy sławę dynastyczną, czyli... religijną, sorry. I mamy to. Mamy to, co chcieliśmy. Dobrze, wychowujmy. No, ta frakcja mnie martwi. Aż B
braciszek, w sumie... A nie, oni nie mogą dołączyć. Ten jest problemem. Nie, oni wszyscy mają już żony, więc tutaj... tego nie przeskoczymy. No, ona jest okej, okay, ale... O, ta jest okej, okay, tylko że ma wojska 2000, to chyba niewiele zmieni. Czy synowie już mają żony wszyscy? Tak by wynikało, no ale dobra. Już taką mizerny mają te żony, no ale... jest jak jest. Dobra. To pomogło? Nie bardzo. Ten bunt i tak tam się tli to zarzewie buntu. Chciałbym, zanim zakończymy grę tym Osławią, to uspokoić tą sprawę z buntem. Mam nadzieję, że się uda. Ale będziemy mieli bunt i go stłumimy. Taka opcja też istnieje. No, ukażemy obydwu, chociaż to nie wpłynie pozytywnie. I okej, stoczmy tą wojnę sobie jeszcze. Zobaczymy, jak to się potoczy. Sporo wpływowych wasali się zbuntowało. Siły są, no, niestety na ich korzyść w tej chwili. No, ale zobaczymy. Zacznijmy może od zniszczenia buntowników ze Śląska. Nie ma ich za dużo, a są bardzo blisko naszej stolicy. To by nam mocno zagrażało, gdyby no, udało im się ją zdobyć na przykład. Więc, tylko, że uciekną nam. A, i się połączą z tymi z zachodniej rubieży. No trudno, chociaż może. Kolejny syn. O, i w teorii to ten najmłodszy mógłby być naszym następcą w przyszłości. Dobra, dorwaliśmy pierwszych buntowników. Próbujmy się troszkę dowiedzieć o zielarstwie i się jak najbardziej udało. No dobra, tutaj buntownicy zostali dorwani i rozgromieni. Jeden oddział. Zawsze coś. Czemu tracimy? A, bo coś musieli zająć jakieś tereny. To dołączył. Kolejni wasale się buntują. To nie jest dobre. Spróbujmy teraz te oddziały rozbić. Dobra. Kolejni wasale idą z to. Rozbijamy im te armię. To dosyć skutecznie bym powiedział. Chociaż też dobrze uciekają. Grunt, żebyśmy nie stracili stolicy. Bo to by było przykre. Okej. Okay. Ładne zwycięstwo. Korci mnie, żeby to zajmuje. Martwi mnie ten bunt pod samym naszym domem. Gdybyśmy mieli to... to może oni odstąpią od buntu i wtedy mielibyśmy troszkę lepszą sytuację. Dobra, o, zdecydowanie się... O, zaczęliśmy też punkt overtime do to zdobywać.
No i ruszamy na wschód, bo tam się widzę zebrały główne siły buntowników. To będzie niebezpieczna sytuacja. Ale mamy przewagę. Liczę, że to wygramy. Niech pomoże nam w zarządzaniu. I to będzie decydująca bitwa chyba tej wojny. O, popełnili kardynalny błąd, dzieląc siły na pół. Co prawda przybędą zaraz ich posiłki, ale raczej już to przypieczętowało ich los. Teraz tracą kolejną armię. Tak jest. A mamy kolejnego syna. Naprawdę dużo, dużo dzieci. Tak jest. Kolejne zwycięstwo. Teraz wydamy im tu bitwę. Jak tu z punktacją? Ładnie. Co prawda kolejna banda buntowników. Czyli jedni przegrywają, drudzy chcą wykorzystać sytuację. Nic nowego. Wróćmy pod stolicę. I zobaczymy, jak to będzie szło. Arbitralny, tchórzliwy, no dobra, arbitralny, bo tchórza to nie chcemy w rodzinie. No i tu trzeba było podzielić troszkę nasze siły, bo zaraz się skończą zasoby, to jest bardzo niedobre. Okej. By się jeszcze parę dużych bitew przydało, żeby to wygrać, tak do końca. Tylko, że on wrócił do zajmowania terenów na wschodzie, zamiast podjąć walkę. W sumie się nie dziwię mu, bo już w generalnej bitwie nie ma szans. No dobra, nie ma wyboru, musimy tu pofatygować, bo za dużo punktów stracimy, tracąc te kolejne włości. Czyli zbieramy ponownie komplet sił królewskich i niedobitki buntowników zostaną teraz wdeptane w ziemię. O nie, uciekają, kurde. Ale zostaną wdeptane w ziemię. Raz. Kolejna runda. Elegancko. Podzielmy na pół. Część oblegnie tu. Część oblegnie tu. To powinno pomóc. Dosyć łatwe obrażenia to powinny być. Tak. No i trzeba stale obserwować, co się dzieje pod stolicą, bo jeden głupi ruch i możemy zawsze mieć problem. I kolejna dwórka, tam dworzanka się urodziła. Kolejni wasale, nie wiem, chyba poszaleli, że się przyłączają do przegranej sprawy, bo taka prawda, że to już jest po ptokach dla nich. Był moment, że rzeczywiście mieli szansę nas tutaj skrzywdzić, ale teraz... to już za późno. I super, bunt kończy się naszym zwycięstwem. Co prawda znów się szykuje kolejny. Co to za frakcja? Ta niepodległościowa.
chyba tacy pomniejsi wasale, no. W sumie tu może byśmy dali komuś fuchę, kto byłby teraz szczęśliwszy. Nas poparł. No nie, tylko to są... Nie dojdę same. No nie no. A czemu teraz nie mogę Slawii stworzyć? Nie wiem. Co do tych wasali, też nie wiem, czy ich zatrzymać w więzieniu, czy wypuścić. To są w sumie nasi, oni będą w miarę chyba teraz już lojalniejsi. Zorganizujmy też ucztę, żeby podbudować sobie relacje z wasalami. A, już wiem, czemu nie mam... Kurde! Tu jakieś małe państewko powstało, nie wiadomo z czego. To rządzone przez naszych. Jak to się stało, to nie wiem, bo przecież wygraliśmy tamtą wojnę. No dobra, staliśmy się znani z organizowania przyjęć. Po prostu to podbijmy, no. Mamy dwa tytuły, to jest podwójny tytuł. Nie wiem. Nie wiem, jakie takie rzeczy tutaj dzieją. Ciekawie, ciekawie. Ale tu raczej nie będzie z tym problemu, to będzie Blitzkrieg. Myślę, że sadystyczność jest w krwi naszego rodu. Nie pierwsi i nie ostatni. No, twardo próbują, chociaż nie wiem, co im to ma dać. Poza samobójstwem. Dobra. Cyk. To damy jemu, poprawimy sobie przynajmniej relacje dzięki temu. O. I czas nastał. Myślę, że jest w miarę stabilnie. Stłumiliśmy zbuntowanych wasali. Państwo się trzyma kupy. Podejmujemy decyzję. Stajemy się cesarzem Slawii. Całe tutaj wszystko zostało zjednoczone. Ślicznie. Bardzo, bardzo się to mi podoba. Mamy wielkie cesarstwo, mamy sobie dwa cesarstwa. Właśnie, jakie mamy tytuły? Czy mamy dwa tytuły, czyli to się potem podzieli. Trzeba by było tytuł Cesarstwa Polski rozwiązać później. No ale dobra, to jest po prostu pro forma. No nic, myślę, że udana kampania. Zrobiliśmy, co zamierzaliśmy. Staliśmy się mocarstwem, to takim prawdziwym mocarstwem. O, to jakieś... dalej Hunowie, ale przeszli na słowiańską wiarę. Właśnie rzućmy okiem na wiarę, bo też naszym sukcesem jest to, jak rozwinęła się religia słowiańska. Zdominowała nie tylko Europę Środkową i Południową, ale tu powoli na zachód, powoli w północnej Europie. Kolejne ludy tutaj przejmują. Za to dużo Mongołów przeszło na katolicyzm, czy się na ten niceanizm. Sporo Koptów. No ciekawie, ciekawie. Przetrwała oczywiście religia zaratrustiańska i całkiem spore imperium zostało. No. Czyli teraz
Myślę, że długo, długo nic by się nie działo ciekawego. Być może później, gdyby zaczęły się krucjaty, to mogłoby troszkę to się tutaj dziwnie podziać. O, tu w ogóle nowogród się wpakował. Co mi się nie podoba, czyli to na szybko zrobimy. Ludzie. Jeszcze uporządkujmy takie pierdółki. Ale dobra, kończymy tą kampanię. Następna będzie najprawdopodobniej w wanilii znowu. Już jestem z teamem za wanilą, zresztą nie mogę się już doczekać wreszcie nowego patcha. Myślę, że naprawdę dużo wniesie, dużo więcej się będzie działo, bo no, ten cały, no, tak jak to opisują, to jest super i czekam, póki co się nie mogę doczekać. Myślałem, że będzie po wakacjach we wrześniu, już jest październik, dalej ani wiżu, ani słychu, więc zobaczymy. No nic, pozdrawiam i zapraszam do oglądania mojego kanału.